Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze NAC 2. No proszę, jakie widoki. Raz, dwa i zwiedzamy miasto. Co za miasto? To gdzieś tam Jurik stworzył swoją zamierzchłą armię. To może trochę potrwać. O tak, szczególnie jak nas będą tu odwodzić od głównego celu takimi miejscami, ale mamy nowe zadanie. Nowy gadżet do zebrania. No i to się zrobiło dość niebezpiecznie. No, tam macie na dole, tak. Coś do roboty, ale my mamy tu skarby. Mamy coś, czego, a zresztą lepiej nie kończyć czasem. O, wygląda jak element. Część konwertera energii. Już zapomniałem, a już pamiętam, co robiło. Całkiem nieźle się to zbiera, więc jak dobrze pójdzie, to może na przestrzeni 3-4 odcinków zmontujemy to jakoś w całość. Okej, i możemy lecieć. Tutaj też taka ciekawostka, ponieważ dostałem komentarz, że pewnego elementu, który mieliśmy w poprzednim odcinku, czyli tej takiej platformowej zabawy, nie miał podczas rozgrywki. I o co tutaj chodzi? Czy jakaś inna wersja gry, czy coś? A to nie, twórcy przygotowali nieco inną ścieżkę, jeżeli gra się na poziomie łatwym. Wtedy właśnie pewne momenty, które mogłyby sprawić jakieś większe problemy, są usunięte i całkiem sprawnie jak gdyby to się przełącza. Okej, kot, ty za to całkiem niesprawnie biegasz mi teraz tutaj i przeszkadzasz. A wy już u góry, no ładnie. I nikt skrzynki nawet nie rozwalił. Dziękuję bardzo. Lewo, no tak, prawo tylko chyba wchodzi w grę. Cześć, stwory. Ciekawe jak się pozostali przycisną górą. No tak, właśnie to nie wiadomo jak z tym walczyć najlepiej, żeby było w miarę bezpiecznie. O, tak, z nieba żeście spadli. I jest punkt, bardzo dobrze. No jakby tak na każdy odcinek punkt nam przypadł, to czemu nie? Siła powalenia, może w tym kierunku pójdziemy. Trochę kuszą te mocne ręce, ale z powalenia nie korzystaliśmy z tej racji, że właśnie jego siła nie była jakoś zbytnio zachwycające, a tutaj myślę, że to może nam zmienić nieco sytuację. Zaraz zobaczymy zresztą. Tak, najpierw ty. Prosto na bombę, tak spaść. O, nie, no jest różnica. Teraz można częściej korzystać z tego. Dobra, nas. A co one się tak same rozwalają? Już ta energia nawet na inne kryształy wpływa, to ta bomba słoneczna, czy jakiej tam? Uważaj, wujku. Nie, to chyba nie ma żadnych sekretów. O, łucznik, lubię. Chodź raz jeszcze. Bach. Za to tutaj gorsze motywy, chociaż teraz jak jest ten teleporter, tak to, jak wspomniałem, można na luzie podchodzić do pewnych fragmentów. Duża piramida jest obiecująca. Sprawdźmy ją. Sprawdźmy. Może wyrośnie gdzieś kryształ o właśnie. Chodźcie tu, panowie. Trzeba jeszcze wykorzystać naszą moc. Nawet nie miał sposobu, jak do nas dojść, ale skąd on sobie tyle siły znalazł do walki, to nie mam pojęcia. No dobra. A. Już? A tu bezpiecznie? Tak, prawie wypadliśmy. Ale czuć to. A może nie czuć? Jeszcze raz. Znowu wydaje mi się, że karton rozwalił karton, tak? To znaczy skrzynia skrzynię, może tak bardziej. A kartonu tam daleko. O, tutaj to przetestujemy. Nie. Dobrą sprawę nie wiem. No ale, nieistotne. W sumie to i tak nie musimy zbierać tego. A, chociaż tak wygląda jak ścieżka dla małego Naka. Teraz właśnie, tak jak mówiłem, jak mamy ten teleport, to możemy też, nie, nie wygląda, częściej ryzykować, schodząc w takie miejsca, których może nie do końca twórcy przewidzieli. Cześć i cześć, no te punkty są teraz na wagę punktów doświadczenia, tak. Nie wierzę, że to wszystko dzieło goblinów. Wyższych goblinów, Lukasie. To całkiem inny gatunek niż te, co buszują w lasach. Ale dali nam perspektywę. A nie, tu są chyba schody. Nawet chyba trzeba tak z nich spaść. O,
Mam wrażenie, że te kryształy, które tutaj dostajemy w nadmiarze, są też po to, czy można by było już użyć, jeżeli by się wpadło wcześniej na część sekretów i zbudowało w pełni cały mechanizm wykorzystujący nadmiarowe kryształy. Światła. Myślisz, że ktoś tam jest? Minęło jakieś 200 lat. Jeżeli ktoś tam jest, lepiej, żeby byli po naszej stronie. Co to za miejsce? Wygląda na rodzaj magazynu. My szukamy raczej czegoś innego. Na dobrą sprawę, jeżeli oni są tam, a my tu, no to nie są po naszej stronie, są po drugiej stronie. Wujku, niestety. O. Tylko albo aż. Takie świecące rzeczy. Push the red button. Jeszcze zobaczmy, tylko tu nic nie ma. Nie wiem, co zrobiłem. Tak wygląda trochę, jakby można było chwycić, ale... Ale nie. Winda? No właśnie, wspomnieliście też o nazwie tej całej magicznej windy. Paternoster. Brawo! A więc to zasila przenośniki. Tak ona się nazywa i jest nawet kilka w Polsce. I nie wzięło się stąd, żeby odmówić Ojcze Nasz, zanim się do niej wsiądzie. A bardziej nawiązanie do różańca. Do twarzy ci z metalem, stary. Często spotykane w urzędach te windy. Znaczy często tak... Ile jest tutaj skrzyń? Tak. Ale co w nich jest? Oto jest pytanie. Lina z metalowych części. Przytrzymujemy. R1 i co? A ja rysuj linę. Czyli my można tak połączyć. No i właśnie, często spotykane w urzędach. Patrząc na to, że już tylko kilka w Polsce zostało, to tak. No ale dwie z nich chyba są w urzędzie. Dwie dobrze na trzy, które gdzieś się przewijają na YouTubie. Dobra sprawa taką windę w ZUS-ie zamontować. Więc jak wyglądały te wyższe gobliny? Cóż, podobno na twarzach miewały różne dziwne znaki. Może znajdziemy jakąś mumię czy coś? Na parterze płatnicy składek, a na piętro wszystkich tych z podaniami o pieniądze. Już rozumiem. Chyba chcą nas po prostu nauczyć, że takie ruchome części zaburzają nasze tu połączenie. Ciekawe, czy to tak bez końca działa. Uwaga, idę z prądem. Kiedyś to się mówiło, weź wiadro, przynieś prąd, a tutaj weź naka. No i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tamtych windach, można spokojnie jechać przez piwnicę, czy też przez strych. Tutaj chyba tak dobrze nie ma. Udało ci się! Mamy zasilanie! Dziękuję, Nak! Uwaga! Chyba nie tylko my mamy zasilanie. Co gorsze, sam przeciwnik wydaje się dość... Są o wiele szybsze niż kiedyś. No właśnie. Nie dość, że szybsze, to jeszcze mają specjalne moce. Okej. Dobra, czyli w ten sposób chcieli nas przestraszyć. Jedź na strych. Albo jedź do piwnicy. I już. Nie dość, że szybciej biegają, to szybciej też strzelają. Aha. Ale to jest... Czekaj. I do tego wszystkiego jeszcze są dużo bardziej wytrzymałe. Te roboty są ostre. Myślę, że właśnie tak musiały dawniej wyglądać. Przerażające. Tak, te tutaj nie rdzewiały przez 200 lat w błocie. Czekaj, kolego. O, rozwaliłem. Nie wiem, czy nie zepsułem skrzyni, która umożliwiała nam wejście do góry. Trochę to boli, ale... No zobaczymy jeszcze. Trzeba mieć na uwadze, że coś się tu kryje. Z czymś możemy się połączyć. Podłoga. Okej, wiadomo z czym. No pospieszyłem się trochę, dobra. A ciekawe, czy możemy tak. Z tej strony nie, tylko jak jest zasilanie odpalone. Jeszcze moment. Może to nie wszystko stracone, bo to wygląda, jakby się coś tu mogło przesuwać. Przytrzymaj i rysuj. Okej. Nieporuchomy w częściach.
cześć i nie cześć. Dobra, jedzie Kloce, który nas interesuje. Chodźcie, chodźcie. Kasiu. Mówi, że partner ostry jak żyleta. No to zobaczymy. Dobra, części metalowe na odzyskanie nieco życia. I jedzie. No, a teraz my z tobą polecimy. W sumie trzeba korzystać z tarczy częściej chyba. Chociaż ona... Nie, myślałem, że po uderzeniu robi się chwilowo nieaktywna, ale tak... Jakie triki! Tak źle nie jest. My mamy jeszcze specjalne właśnie moce, tym bardziej, że... Te mają całkiem fajny dystansowy strzał. Moment, moment. My wracamy tu po metal. I bardzo dobrze widziałem miejsce. Nie, bo dobrze było ten kryształowy gadżet wybudować w końcu. O, skrzynia tam nawet wróciła. Czy nie było tak źle? Okej. Okay. Byle nie kryształy, byle nie kryształy. Czy tam inne rubiny? No, dziękuję. Dziękujemy. Rubinowy relikt. Poczeka sobie trochę. Bak, za karę. Taka zemsta. Chodźcie tu metalowe... to chodźcie wy. Tak? O, 2,40. Zawsze trochę, jak w kapeluszu już. Szkoda, że więcej nie możemy sobie dorobić. No ale... Więc to one są w skrzyniach. Horety! No niestety tu się pozbawiliśmy też. No ale cóż, tak trzeba. Naszych metalowych części. A może są w skrzyniach jeszcze jakieś? Nie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, damy radę. Ci nie są tacy źli. Ha, gorzej ze strzelającymi, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Bardzo fajnie twórcy... wyczuli właśnie taką równowagę między... Roboty zamierzchłej armii są w świetnym stanie. Tak, błyszczą jak w dniu, gdy je zrobiono. Między poziomami zręcznościowymi, a takimi, gdzie walczymy z robotami i tego typu sprawami. Dobra, to niestety długo tutaj się nie utrzyma, ale bach, wykorzystany odpowiednio motyw. Dobra, no chyba na dół. Trochę wygląda jak arena do bicia. Nie, nag nie wygląda jak nag do bicia. My sobie tu poradzimy, ale najpierw chyba zlikwidujemy problemy. To jest strzelający, nie wiem czy nie spróbujemy mu odbić. A przytrzymaj, już myślałem, że to jest jakiś sposób na niego. Oho, oho. No nawet chyba lepiej tak z nimi walczyć, aniżeli kombinować jakieś bliskie starcie, bo te strzały... Zgaduję, że ktoś je tu ukrył, szykując się do wojny. Zbudowano je w okolicy? O, a działa. Całe szczęście, już myślę, że coś zepsułem. No tak. Poszło, takie lekkie zasilanie, ale... A, chyba już tu mamy lecieć nawet dalej. Dobra, czekajcie, czekajcie platformy, bo my tak nie... Tak, dobra. Trochę dużo tego, na wszelki wypadek. Sorry, kumple, ale... Wolę się upewnić, że będzie tu bezpiecznie. Takie później pozostawione problemy lubią się mścić się. Jakie zniszczone skrzynie. No dziękuję bardzo, chociaż jedna na szczęście została, by uratować sytuację. Bach, nic więcej tu nie ma. Chodź, brachu. To co? Chyba dalej, no zostawimy sobie ją na przyszłość. Tym bardziej, że nie ma specjalnie sensu psucia wszystkiego. Gra sugeruje, że powinniśmy chyba nieco bardziej nabrać masy tutaj już na tym etapie. Jakieś tajemnice wyżej? Może niżej? Nie. Wiesz, te części lecimy. O, strzelający. Ale dopóki on nie zmienia strzału, tylko to lecą te kule, to w miarę spokojnie. Dobra. Cześć, co tam słychać? Okej, okay. Jeszcze raz. Ej, wujku, jak znalazłeś to miejsce? O, słowo Targun w języku wyższych goblinów oznacza duża rzeka. Ryder,
Zaimponowałeś mi. Czyli jednak da się. Takie duże miejsce, żadnych sekretów na pewno. Wow. A dlaczego to nas kopnęło? O, a to jakaś skrzynia przyjechała. No właśnie, to tak. Tak już można by było polecieć dalej, ale to tak. To tak. Coś tu musi być. A co by tą skrzynię nam dali? Chyba, że zaraz się dowiemy. Tam u góry może być jakaś kolejna zagadka, bo tutaj nie widać żadnych przejść, tajemnic i tak dalej. A jednak niezasilane można też podłączyć, tylko trzeba przytrzymać przycisk. Ale wraca inak. To nas kopało wcześniej, ja to taki jakiś dzisiaj nieogarnięty jestem. Za wcześnie, tak, zabrałem się za to. Mówię, przed pracą coś tu nagramy. A, bo my nie mamy metalu na sobie, dobra, to wszystko tłumaczę. A to za to był błąd. Czyli tak, musimy wejść. Krocki, tylko wy tam nie uciekajcie za daleko. To wszystko tłumaczy, tak, już teraz rozumiem. Zarówno wiemy, o co tutaj chodziło, że dostaliśmy tę skrzynię. Szkoda, że to w takiej kolejności się tu otwierało, a... O! Ale błąd. No to siup, no to cyk. Nie dają nam za dużo czasu, ale właśnie, trzeba pamiętać o szybowaniu. To nas uratuje. Poszło, jedziemy dalej. Moment, tak? To... Aha, to tak musi być nawet. Chyba. Nie, my chyba mamy tutaj się tak trochę zmniejszyć i na drugą stronę wyskoczyć. Ja już liczę, że jakiś sekret znalazłem. Taka duma rozpiera, a to niestety. Tak miało być. O! Tu będzie zabawa. Jest jeszcze ok. Tu można się zrobić dużym, ale po co? Tu można się za to zrobić. A może... Kurczę, nie wiem. Może coś tam było jednak. O, o, ale nas przejechał! I co gorsza, potrafi się bronić. Inna sprawa, jak my jesteśmy tym metalowym nakiem, no to mamy też jednak dużo większą siłę ciosu. To też warto mieć na uwadze podczas walki z przeciwnikiem. Dlatego szukam części dla nas. No o. Nie, tu. Chyba jedyny sensowny ruch to jest ten atak lancą z powietrza. Jak na takich tutaj. O właśnie. Oho. Kryształy, chodźcie do nas. Nie wiem, czy to. To jest trochę zmarnowanie potencjału ich. No ale. Bach. I tyle. Tam widzimy to, co widzimy. Jeszcze się zastanawiam tutaj nad tym. Ale nie, to chyba nic by nam nie dało, bo mogliśmy się powiększyć po drodze. Zatrzymać się, ale to chyba nic by nie zmienił. A, czekaj, czekaj, my metal potrzebujemy. Powinniśmy znaleźć pracownię albo warsztat, miejsce, gdzie... Tak, będą jakieś wskazówki. Dobra, jak będziemy między tamtym, tak, chyba tu po prostu wrócimy jeszcze. Tam ten sekret, że mamy, to też mam świadomość, ale niestety nie mamy niczego, żeby tu się podłączyć. Oho, też teraz wiem, na czym polega problem. Chociaż czasem niepotrzebne nam są te drugie platformy. Może ta druga bardziej przeszkadza niż pomaga. Okej. Właśnie, tutaj... Aha. O, tu mamy metal. Teraz mam dylemat, bo teoretycznie możemy wrócić. Mamy metal. Albo iść dalej. I nie wiem tylko, czy tu nie będzie przejście do następnego poziomu. Albo właśnie do sekretu. Dobra, zejdziemy na moment. Mamy metal. Pytanie, czy jesteśmy w stanie tam doskoczyć z powrotem, ale chyba... No bo tutaj bez problemu, o. Ale to nam nic nie da. Czy my tu mieliśmy iść? Wracamy tam po te części nasze. To nie będzie łatwe takie, bo...
Nawet nie wiem, czy to jest możliwe. To jest. O, tak. Na spokojnie. Ja wam mówię, specjalnie nawet dali dwie platformy, żeby nam przeszkadzać. Dobra. No to tyle. Pewna zagadka rozwiązana. No, za wysoki próg. Nagroda. No, no, no. Ech. Najgorsze, że jest sporo tego, bo aż 20 części. Później mamy też i inne, nie tylko rubinowe, więc tego się robi dużo, a tak naprawdę czy nam to jest do szczęścia potrzebne? No może się uda pod koniec gry zebrać całość, to zobaczymy jak to działa. Dobra, droga nam bardzo dobrze znana. Mam nadzieję, że będzie z górki, gorzej jak nie będzie tak łatwo, chociaż tam mamy sposób, żeby wejść, tak? Nasz taki nie do końca może na zasadzie jaki twórcy przewidzieli, czy jakby chcieli. No ale, dobra. Aha, a nie, już myślałem, że tu drogi nie ma. Widocznie tak miało być, tutaj też tak miało być. Dobra, dobra, moment, 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 moment. Tu mamy przeskoczyć, a to jeszcze coś się kryje z tyłu. Ale nie ma chyba żadnej drogi dookoła, zresztą to są ewentualnie punkty doświadczenia, które aż tak bardzo nas nie interesują. Chodź w laserę, kolego. Aha. Chyba wie, żeby to się mogło skończyć. Fanga. Tak można to nazwać. Czas na twój ruch, stary. Daj z siebie wszystko. Na, poradzisz sobie. Tamtędy już nie pójdziemy. A może jednak. Ale trzeba będzie zrobić coś z tymi laserami. Dokąd poszedł? Już wkrótce się dowiemy. Dokąd my wszyscy idziemy? Oho, o właśnie, tylko to są chyba te strzały, których odbić nie idzie. Dobra, musimy, no niestety, strata kryształów. I oczywiście się zblokować, no ale to tyle co. Dobrego, masz ta obrońca. Tajnak powrócił. Wspaniale. Otóż to, ten motyw pamiętamy z poprzedniej części. Tak wygląda Nag, gdy jego postać wchłonie czyste kryształy. Wciśnij R1, by zmienić się w Tajniaka i z powrotem. Tajniak może przemykać między wiązkami laserów bez odnoszenia obrażeń. Okej. Tajniak, przemiana. No jest R1. Coś mi tak... Może przy laserach. No dobra, zbadamy to już na miejscu. Mam lekkie obawy, żeby w nie wchodzić. A tajniak jest tylko ten mały, dobra. Już rozumiem jak to działa. Myślałem, że będziemy tak jak te metalowe. Nie wiem, czy coś się nie zmieniło w stosunku do poprzedniej części, ale... Dobra, skok. A? Co tam górą wchodzić, jak można tutaj? Czasówka? Miga jak na czas. Tak na stałe zostaniemy tajniakiem? Aha, to nie wygląda za dobrze. Szczególnie jak mamy dwóch takich... Nie... Ale nas przejechał. Dobra, idziemy po elementy do naszego wystroju. Wnętrza, nie wnętrza. Tak, no. Niestety jak... Jak wróg zacznie ruch, to ma pierwszeństwo. Oho, i na to czekaliśmy. Teraz to... Nie ustępujemy pierwszeństwa nikomu. Taka nasza dobra rola. Dać, dać ich, tak, tak, tak. I nak, nak, nak. O, trochę za szybko. Może i nie. Ech, skrzynie. Patrzę na tą numerację. Jesteśmy przy jedynce, więc może to jest początek tej drugiej strony, którą tu poszukujemy.
Moment, tu może się kryć misja. Więc jeszcze sprawdzimy, co się tu chowało. O, właśnie. Nie wiem, czy tego wcześniej nie widzieliśmy, no ale... Tajnak! Ekstra! Czysty kryształ. Z wyglądu super, ale co potrafi? Dawaj czadunak! Niesamowite. Dziękuję. Tak zdecydowanie lepiej. Pachnie mi to szalonym naukowcem. Tak, jest dobrze zabezpieczona. Nak, patrz! To słaby punkt, którego szukasz. No, zobaczymy. Chyba to mamy. Tajemnica Jurika, czy coś w ten deseń? Aha. To się nazywa mieć problemy na karku. Wow. Szkoda, że one na siebie jakoś nie wpływają negatywnie, że jak jeden atakuje nas, a drugi wejdzie mu pod koła, no to uciec nie zdoła. Życie straci, czy coś. Okej, bierzemy kryształy. Chyba wszystko. My jeszcze jesteśmy tajniakiem? Jesteśmy, no to bardzo dobrze. Dziękuję. O, części na szczęście się nie psują po drodze, jak lecimy. Tyle dobrze. O, moment. No właśnie. Co najlepsze było schowane tutaj? Ta skrzynia z punktami to tylko podpucha. Ale niestety tylko też i relikt. No dobra, tak chętnie nam ich nie przypisują. Możemy zobaczyć też właśnie, co teoretycznie inne osoby, nasi znajomi, jeżeli też grają, znaleźli w tej skrzyni. No i czasem wpada co innego. A, jeszcze tutaj w ten sposób, dobra. Do czego może służyć ten przycisk? Okej, nie jest źle. No sorry, ale to tak... Tylko dla nas miejsce się znalazło. Moment, ile my mamy wzrostu? Spokojnie, żeby przejść. Na pewno uruchomiliśmy jakiś mechanizm po drugiej stronie. To jest jednak... do zasilania. Mam nadzieję, że mogę liczyć na jakąś fajną zagadkę. Trzeba przejść przez pole siłowe. To wszystko... idealne dla nas. I co, jeden na jeden? Nikt ci nie pomaga? Może nie musi. O, ale miał farta. Nie na długo. Dobra, bierzemy kryształy dalej. Jeszcze zobaczymy, co tu się kryje. To odpali prawdopodobnie właśnie dalszą część zasilania, ale jakoś musimy zlikwidować ten problem. Ale jaka moc w tym laserze, że nawet porusza przedmiotami, tak to... No cóż. Teraz tak, mamy przejście tu, albo możliwe przeskoczenie, doskoczenie tutaj. Kusi mnie, żeby jednak najpierw zajrzeć z tej strony. Czy my możemy obrócić tym? Może, a my możemy to przesunąć w ogóle. Bardzo możliwe, że gdzieś na naszej linii kryje się mechanizm, którego jeszcze na dobrą sprawę nie widzimy. O, właśnie. Skomplikowany układ luster, tak? Już nie będzie taki skomplikowany. Czyli dobra, no. Może nie kryje się tajemnica, ale i tak mieliśmy się tu dostać. Miałem nie rozwalać tak szybko. Okej. Czyli moment, jeżeli to podnosi te platformy, to tutaj też prawdopodobnie ją podniosło, a to... A, już rozumiem, doprowadziło nas tutaj. Dobra. Miałem nadzieję, że krył się jakiś sekret, ale
ile można. Aha, no dobra, ale może zachęcimy ich do wejścia? No tak. Czego się spodziewałem? Można było się domyślić, że te lasery im krzywdy nie zrobią, w przeciwieństwie do nas. Ale tu widzę, jak kogoś powalonego, jakby zlikwidować tych strzelających. No ten z tarczami już nie jest takim złym przeciwnikiem. O, ten zmienił... moc na kule, z których zrezygnował ostatecznie. Dobra. Cześć, kolega. Jeden na jeden, weź w laser. Wow. Mission Impossible, takie to mamy, z tymi laserami i rzeczami. To tak jakby czasowo. Nie, to chyba ten przycisk w takim razie. Wow. No trochę szczęścia w tym było. Nie da się ukryć. Chodźcie, kryształy. I no tak. Nie mogło być strzelający. Teraz niestety nie lecą na jeden strzał, a na dwa. No i oczywiście nie w przypadku tych takich potężnych promieni, ale tak. Wow, tak, co to było? Dobra, tutaj chyba lasery wyłączyliśmy, więc jeden problem z głowy. To zaczniemy od przycisku, a później sobie pogadamy dalej. No, niezbyt dobrze się zaczęła nasza znajomość. Raczej się to też nie zmieni. Ale dobra. Aha, tego nie odbijemy. To jest amelinium. Ani nie pomalujesz, ani niczego, ani nic, tak? W klimatach nieco YouTube'owych. Okej, z jednej strony pomocne, a z drugiej tak trochę... Nie. I tak lepiej mieć chyba te części blisko, chociaż my je możemy ściągać z daleka. Fajnie, jak na moment cię potrzebujemy. Bo coś tu znajdziemy. O! Sekrety. To tyle? Chyba nas szyba dzieli. Liczyłem na coś więcej, ale jeżeli to nie jest czasówka, to okej. Wracamy. A ściągniemy te kawałki z góry, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli tak. Tak. Raz, dwa, trzy. I zbieraj klocki ty. Gdzieś tam przywołał je skądś, no. Nieistotne. O! Gorsze jest to, ale w sumie on strzela z tych pierwszych. Dopóki się nie przełączył, wykorzystamy ten fakt. Sporo przejść. Dobra, pewnie tu byśmy weszli, idąc tamtędy. Nie wygląda tak miejsce, gdzie moglibyśmy coś ugrać małym nakiem na ten moment, więc... Cóż... Zaraz wracamy. Bez obaw. Lasery, poczekajcie na nas. Tędy nie przejdziemy, więc zobaczymy, co tu znajdziemy. Aha, już widzę, co znajdziemy. Prawdopodobnie problemy. Nie? No to jestem zaskoczony. Możesz nauczyć się nowych umiejętności od razu, od ręki, natychmiastowo. Doładowanie ataku, siła kopnięcia, siła ciosu pięścią. No może już to jest ten czas. Mocny cios też powoli byłby ten czas. A gdzieś te szybkie pięści my już zrobiliśmy, nie? Kopnięcie? Dobra. Trochę tak idziemy od końca. Okej. Trochę od końca, bo może najpierw trzeba by było ten słaby atak sobie ulepszyć, ale... No ale... A ja tam widzę kogoś do zlikwidowania naszym laserem, tak? A, bo my to też mamy tam przesunąć. A my mamy aż trzy! No dobra, a czekaj, o właśnie, poświeć temu w twarz. Niestety, nie ma tak dobrze. Do czego my mamy doprowadzić to? Jesteśmy w stanie ten sterować, tak patrzę jeszcze po podłodze. Chyba, że bym... A, już rozumiem, mamy wyprowadzić to w ogóle z tamtego pomieszczenia. Dobra, i tutaj. Więc
coś, co nam da laser w dół. To dowolne miejsce. Czasem dobrze być nie takim przykoksowanym nakiem i teraz, a właśnie. Idealnie pod głową. Od boku. I chyba już działa. Dobra, mamy przejście tu. No tak. Trochę za wysoki jesteś, kolego. I chyba miejsce, które chcieliśmy wcześniej właśnie zobaczyć. Dobra. Wygląda na czasówkę, więc nie ma co tutaj rozglądać się za bardzo prawo-lewo. Łonak, ale ty jesteś wolny, jak tak biegasz taki stosunkowo mały. Żyjemy, to najważniejsze. Co to robi? Tak. Na chwilę otwiera przejście. Do tajemnic. No, trzymam kciuki za ciebie. Wygląda fajnie. Camerton. Część łamacza kryształów. Coś nowego. Ten gadżet pozwala ci niszczyć oddalone kamienie słoneczne przy użyciu powalenia. Potrafi także niszczyć superkryształy. Nie będziemy narzekać, tak? Coś nowego się zbiera, chociaż wolałbym stary gadżet. Z drugiej strony, ile my tych kryształów zbieramy, żeby to mieć nadwyżkę jakąś większą tu? Okej, jesteśmy z powrotem. I po co tu przyszliśmy? Widzę u góry przejście, ale... A, już kojarzę chyba. Przycisk. Odpalamy cię. Czyli w sumie fuks, że go nadusiliśmy, tak? Oho, to oznacza arenę pełną problemów. Dobra, czas chyba tu już odpalić. Chyba co nawet się zastanawiać, na kogo z tym pójdziemy, tylko... Kto nam podejdzie pod ostrze. Szybko, tak? Przed czasem. Cześć, tutaj kibice. Okej. A, góra, dół, dobra. Czyli przypuszczam, że to nam się przyda w tym miejscu. Bach. Dziękuję bardzo. To jest siła, to jest moc. Zabieramy to ze sobą. I to chyba musimy zasilić, albo... Nie. Palimy laser tutaj. A, już widzę. Dobra. I tu będziemy mieli kolejną rzecz. Poszli trochę na łatwiznę z tym, że te lasery tak przesuwają te przedmioty, że tak uruchamiają mechanizmy, bo mogli to też rozwiązać. Myślę, że to by było dość ciekawe w taki sposób, że po prostu musimy to wycelować w przycisk i by było takie bardziej, powiedzmy, naturalne. No ale nie czepiajmy się, to są lasery goblinów wyższych. Wiedzieli coś więcej. To wygląda jak miejsce, gdzie mógłby być sekret. Może nie mógłby być. Jakby tam to uruchomić czy coś, ale... O właśnie, teraz te kryształy w nadmiarze by się nam przydały. Moment, to już uruchomiłeś? Pora sprawdzić, co jest w środku. O tak. Godzinami mógłbym patrzeć, jak to robi. Jeszcze trochę. Pewnie odciski palców Yurika są tutaj wszędzie. Rozejrzyjmy się. Yurik nieźle wyczyścił to miejsce, nim odszedł. Gdziekolwiek
Tak, tu są same jakieś śmieci. A, spójrzcie! Mapa Imperium Wyższych Goblinów. Lub raczej połowa mapy. A wy co macie? Wygląda, że roboty można było zdalnie włączać i kontrolować. Fajna sprawa, nie? Może i fajna, ale nie jestem zaskoczona. Lukas, pamiętasz jak mówiłam o Mariusie, który pokonał goblinów? Otóż radość z wygranej nie trwała długo. Upokorzony poniesioną porażką, Jurik w swoim laboratorium opracował nowy plan. Stworzył centrum dowodzenia, z którego mógł wydawać rozkazy swoim wojskom. I wybudował jednostki tak potężne, że żaden człowiek by ich nie powstrzymał. Największe z tych robotów nazwano Tytanami. W ostatecznej bitwie Marius poprowadził resztki ludzkiej armii przeciwko goblinom. Tytani byli tak potężni, że kres ludzkości wydawał się nieunikniony. Naprawdę jednak bitwa odwróciła uwagę wroga. Kiedy on walczył z Tytanami, drobna grupa zinfiltrowała centrum dowodzenia. Elita wojowników Mariusa pokonała najlepsze systemy obronne i wdarła się do twierdzy. W kulminacyjnym punkcie, tuż przed ostateczną klęską zdziesiątkowanej ludzkiej armii, grupa uderzeniowa odcięła centrum kontroli, unieruchamiając starożytną armię. Bez Tytanów wyższe gobliny zostały szybko pokonane. Tym razem nasz założyciel nie okazał litości. Gobliny, którym jakoś udało się przetrwać, wygnano do dziczy. A Marius zapisał się w historii jako najlepszy władca. O ja! Myślisz, że ktoś odnalazł centrum kontroli i stamtąd reaktywuje te roboty? Możliwe. Ale nikt nie wie, gdzie ono może być. Nie wyłączając nas. Więcej się tu nie dowiemy. Co teraz? Jeśli chodzi o antyki... Pamiętacie to miejsce w Ateneum? Jasne, muzeum. Przecież dostarczaliśmy tam pierwsze prototypy. Niezła myślnak. To był Xander. Gobliny właśnie zaatakowały ludzkie miasto. Nie Ateneum czasem? Tak. Skąd ty... Mamy teorię. Albo bardziej hipotezę raczej. Tak czy siak, czas ruszać.